wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana od jednego. Witam, z tej strony Sławek Kotełowski i Mimi Gamer. I zapraszam w końcu na unboxing z okazji 100 subskrypcji. Jeśli się komuś nie podoba... W końcu też są subskrypcji. Jeśli się komuś nie podoba, to zostaw łapkę w dół i wyjdź. Jeśli się spodoba, to łapka w górę. No i miły komentarz. Ale to już nie czas na pochlebstwa. Zaczynamy unboxing. Zapraszam was na ten długi odcinek. Tak długi, jak ci się coś nie podoba, to zostaw tą cholerną łapkę w dół i wychodź. Ponieważ odcinek jest dla mnie bardzo ważny z okazji 100 subskrypcji i będzie taki już z 10. Znam 200, na 300, na 400, 500, 600, 700 i aż do 1000. Aż do finałowej skrzynki. Cóż, do drewnianej skrzynki tu już nam niewiele pozostało, właściwie tu już wcale. Ponieważ w końcu ją można ją otworzyć. A otworzeniem będzie wylosowanie serii, które widzicie, czyli sobkowe recenzje, sobkowe oceny, seria z botami, Q&A, troll na Omegle, to będzie nowość, znaczy nie nowość, bo na pierwszym kanale już takie coś było, na specjalne 5 osobów, challenge, chyba najpopularniejsza na moim kanale, no i też znowu nowe, a może i nie nowe, ale tym razem sobkowe reakcje z Minigamerem. A dlaczego z nim? Prosta odpowiedź. Pierwowzorem to właśnie tej nowej serii jest Sobek Strawgacie na moim pierwszym kanale. Kto wie, kto oglądał, ten wie, o co chodzi. Wystąpiłem tam w jednym odcinku, co był seriak i trochę tego żałuję. No ale... Nie powiem. Dużo śmiechów było w sumie. No, no cóż. Patologiczne odcinki były. Były patologiczne, były. Nie powiesz. No dobrze. Dobrze. Ta seria, która dotrwa do 10, wiecie, zamykam oczy i robię losowanie. To tej serii będzie maraton. Długi maraton. Ale to nie ode mnie zależy, ile to będzie trwało, tylko od czasu. To możemy zaczynać. Ale po maratonie robimy jeszcze coś ciekawego. A mianowicie rzucanie tymi puszkami. Znaczy nie, że rzucanie w sensie puszkami. Tylko piłeczką do puszek. Piłeczką do puszek. Ale... O co mi chodzi, to się dobiecie dopiero po maratonie tego odcinka, który zaraz wylosujemy. Tiger. No właśnie. Cena taka, że nie zaśmiesz. No to bez zbędnego bębnienia możemy zaczynać losowanie. Tu na pokaz światło, żeby tak było. Kurde. Jeszcze raz. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, już! Oceny! Sobkowe oceny! No i sobkowe oceny zdobyły jeden punkt. Znowu losujemy do 10. Ta seria, która będzie mieć 10 punktów, ta pierwsza, która dotrwa do 10 punktów, robimy z tego maraton. Konnichiwa, zapraszamy znowu. No więc sobkowe oceny... Minigamer? Halo? Kurde, porwali Minigamera. Dobra, to zrobimy ten unboxing sami, skoro go z nami nie ma. Dobrze, więc sobkowe oceny zdobyły jeden punkt. Jeśli która serii dotrwa do 10, przypominam, wygrywa i robimy z tego maraton. W takim razie zaczynajmy. Dobrze. Jeszcze nie. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 i 1! Sobkowe recenzje!
Sapkowe Rezyny zdobyli jednego punkta. Och cholera, Sapkowe Recenzje i Sapkowe Oceny już jednego punkta mają. Będzie się działo. Zostało jeszcze Q&A, boty, Omegle Challenge i reakcje. Która seria to od 10 punktów dotrze, to ten zwycięża maraton. Teraz trzecie losowanie, czy nie trzecie? Która seria dotrze? Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Seria z botami teraz ma punkta. Chociaż to szkoda, bo teraz co i na serii dostaje punkta. Ale dobra. No i boty uzyskują jeden punkt. Jest. No co? Gdzie ty byłeś? Arabie mnie porwały. Arabie ci porwały, ja ci uwierzę. No to uwierz, człowieku, wyjdź sobie na zewnątrz i popatrz, Arabie stoją przed domem. Sobka 200, chłopie, Sobek 220 też miał takiego murzyna podobnego do ty. I wiesz jak Sobek 220 skończył? Ręka z niego pozostała. Rip. Rest in peace, Sobek 220. Dobrze, zaczynamy kolejne losowanie. Razem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BUM! Challenge! Coś co lubię. Najpopularniejsza seria na moim kanale. No i challenge, po co nas dobrałem? Jeden punkt, z czego tak? Na razie tabela widać jak wygląda i nie widzę, ale dobra. Która seria dojdzie do 10 punktów? Tego dowiecie się za chwilę. Wszystkie zegarki Adriatica ufundował sponsor firma Alkoryznysy. Bogactwo skurwysyny! Kolejne losowanie. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i BUM! Drugi raz challenge! O nie! Jak ja lubię challenge! Nie, ale to nie lubię tych challenge. Sorki, ale ja nie lubię tych challenge. O Jezu. No ja nie lubię challenge, bo to jest taki derwiący. Czytałem kiedy challenge. Challenge będzie jak mi się zachce. Kurde, już drugi punkt! No i kolejne losowanie. Do 10 ta seria będzie na maraton. Tym razem ja losuję. Takie mamy? Co? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puszczamy! Bum! To trzeci raz! Kurde, czemu? Ja to do specjalnie zrobiłem. Nie. Specjalnie. Ja miałem zamknięte oczy, człowieku. Ja to klikretek zrobiłem. To może ty w ogóle tym nie ruszałeś. Nie, ruszałem. Ałem. Zobaczymy na filmiku. No nie. Dobra. Kurde, już punkty, challenge'a! Trzy punkty! No nie, denerwuj się tak. Ale nie lubię challenge'y. No wiem, że nie lubisz, ale nie. No ale to obowiązek. Nie, tak, nie. No ale kolejne. No, on jeszcze żreż to ciastko. No, siku. Sam zacząłeś nagrywać. Dobra, zaczynamy.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i BUM! Q&A! W końcu coś nowego. Jego znowu pewnie Arabie porwali. Dobra. Q&A zdobyła punkta. Ważny alert, ważny alert. Alert message, alert message. Chodzi mi o to, że jeden z moich widzów, Lolo, pozdrawiam cię Lolo, teraz na odcinku, jeśli mnie oglądasz, to się pozdrawiam. Pozdrawiam cię i teraz rozpoczniemy kolejne losowanie. Ja też będę losował. Która seria przetrwa do 10 punktów, ten na maraton. Mogę. Co ty? Losować. No to ty cały czas losujesz. Ale że ja tak ten losuję. No to już to robiłeś, ale okej. Dobra, kolejne losowanie. No to co, jedziemy. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i już! Recenzje! Drugi punkt. Drugi punkt na stronku w recenzji. I mam gdzieś, że ten nosiek będzie długi. Można... A niech trwa nawet jeden dzień, mam to gdzieś. Ludzie, na chwilę obecną tak wygląda tabelka. No niestety challenge prowadzą. No właśnie, Sobkowe recenzje mam 2 punkty. Sobkowe oceny, 1 punkt. Jeden punkt. Boty, 1 punkt. Jeszcze troll na Omegle nie ma punkta. I reakcje. Challenge prowadzą, ma 3 punkty i reakcje nie mają punkta. Rozpoczynamy kolejne losowanie. Kolejne losowanie. Ty chcesz ten? Ty chcesz losować? Czyli kolory mówię. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puszczam. Trochę w końcu! A siedem, nie mogę na to doczekać. Sam wybiorę Omegle i ciągle chuszczę. No i trochę Omegle z 2 punkta. Jej! Ale się... I patrz, jeszcze te... Ha, ha. Ale jeszcze reakcja nie ma tego. Ale pamiętaj. Jak wylosuję Sobkowe reakcję... Będę. Ale będę z tobą. Moi widzowie, on się boi, ale my... Nie, że się boję, to będziemy z nim. Uczestniczymy podczas Sobkowe reakcji, oczywiście, jeśli zostaną wylosowane. Oczywiście. Będziemy z nim. Jak będzie troll, to ja dowodzę kontrolę, bo jestem. Dobrze, ale mogę z nim uczestniczyć. Okay. Dobra. Jedziemy. No, losowanko. Tym razem. Ale odliczam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i BUM! Realnie! No właśnie, musiałem to! Sobkową reakcję z Minę Gamerem. W końcu musiałem to. Z Minę Gamerem, z tobą. Z tobą w roli głównej. Dobra, wrócimy do tabeli. Już wam pokażę, jak to ogólnie wygląda. Wpisuj punkta, panie. Honorowy punkt. Do naszej tabeli. Kolejne losowanie. Teraz... ale ty odliczasz. No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Q&A! No i Q&A zdobywa chyba drugiego punkta. Tak.
No i kolejne losowanie. No, teraz ja idę losować. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kiedy to było? Kurde. A to fajnie będzie. Tylko widzowie, jeśli padnie na Q&A, zadawajcie milion pytań, na nie odpowiem. No, bo mnie ktoś zwolił, przepraszam. Jest. Losowanko. Teraz ty odliczasz, a ja daję. Ty, jedynka, tak fajnie. Dobra, pokaż mi zamiar tu sobie. Już, pokazuję. Ej, patrzcie, bo Q&A ma 3 punkty i challenge też ma 3 punkty. Już jest konkurencja. Albo Q&A, albo challenge. Wiecie, jaki jest jeszcze jeden przypadek? Że te serie są akurat najpopularniejsze. No właśnie. Losowanie jest z tej strony. Ja losuję, więc jedziemy. 10, 9, 8, 9, Boże, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Pum! Zabiję się! Nie! Ups! Dlaczego challenge? Nie wiem. Ona ma punkty. Kurde. Challenge są na prowadzeniu. To jeszcze im 6 punktów brakuje i już zwyciężają ten. Nie wiem, ja. Ej, coś wam powiem. Jak wygrałem challenge, to wiecie, jaki challenge robię? Oczekiwany. Cynamon challenge. No było oczekiwane. No i znowu. Jemy razem. Tylko nie challenge. Dobra. Jedziesz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No nie! Były challenge jeden wcześniej, wiesz? Wow! Nie ekscytuj się tak. Ekscytuję się, bo tęskniłem za moimi reakcjami, będę Syriakiem. Już pisu. Syriakiem, a nie! No ale reakcje i mi się spojrzy z reakcją. Co ty chcesz? Bo mam zboczone skojarzenia. Nie, po prostu tak wymawiasz. Przez ciebie usunął mi kanał, po raz drugi. No nie usunąłem. Za zboczone treści. Nie, po prostu ja tak słyszę. I pewnie niektórzy widzowie też tak. To se umyj uszy. O, to tak się powiem. Dobra, kolejne odliczanie tym razem ja. Ja musisz mówić. 10, 9, 8, 7, nie mogę. 6, 5, 4, 3. 2 i 1! Stopkowe recenzje! To nie jest ani fach, ani fajnie. To jest takie średnie. Ale dobra, stopkowe recenzje zdobywają trzeci punkt. Z czego widać, jak to tabeli challenge są na pierwszym kiedy i stopkowe recenzje są na drugim miejscu, a na trzecim miejscu są reakcje. Ponieważ mają dwa punkty. O i boty. To tylko stopkowe ceny i omegle są takie. Ale co megle? A ja chcę reakcję. Chociaż też o megle chcę. Megle jest spoko. No, tam. Nie, no można. Dobra. Usunął mi kanapkę, no. Będzie kolejny. Będzie kolejny. A jak na IP. Dobra. Na IP to nie. Kolejne losowanie robimy. Dobra. Kolejne losowanie. Nie wiem, nie wiem.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, co za gość! Stopowe recenzje! Co za gość! Ale ja wolę reakcję. No ale dobrze. I recenzje wbija na pierwsze miejsce z challenge'ami. Nie, nie wbija na nic, tylko ma konkurencję u challenge'y. To już wolę recenzję od challenge'y. Ja wolę ocenę, ja wolę... No. Widzowie, którzy mnie oglądają, albo już nie, bo wyłączyli już filmik, bo się nudzili. No to poinformuję was tylko o tym, że ten film dużo dla mnie znaczy i że dużo w niego wkładam. Dobra. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I reakcje. Bam, param. Miała mnie człowieku. Jesteś ze mną, jesteś teraz na unboxingu. To no coś... Co się tak wkurza? On się wkurza zawsze. Nie, po prostu byłem coś na... Na chwilę obecną sobkowe recenznie mają 4 punkty. Recenzje i challenge mam po 4 punkty. Na drugim miejscu są reakcje i Q&A. O, to reakcje już z Q&A się równają. To najmniej punktów ma Omegle. Cholera. A nie jest to powrotem też. A może. Masakra. Kolejny robimy. Oby były reakcje. Oby Omegle. Też chcę Omegle. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i go. Ja się załamuję! Jest! Kurde, piszcie mi na Facebooku! Nie pisać! Bo się wkurzę. O cholera, to już reakcji się równają na challenge'u i na sobkowej recenzjach. O cholera. Tak jest. Bo musi tak być. Patologia. Nie patologia, tak już musiało być. Zobaczcie. Oby było. Oby mi się coś trafiło do teraz tego. Teraz ty. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 i 1. Już były reakcje, kurde. Recenzje. 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 No nie, recenzje wychodzą na prowadzenie. Tu już jeszcze połowa punktów już będzie na maraton. Spokojnie, chłopie, spokojnie, będzie Omegle. Widzowie, wsparcie dla niego, bo może będzie troll na Omegle. Oby było. Wsparcie dla Mina Gamera. Dobra, no. Proszę was o wsparcie. O, jeszcze jedno info. No. Żeby nie było, że nie mam kanału. Oczywiście kanał jest, nie ma żadnego filmu, bo na filmie nie daje czasu, ale w najbliższym miesiącu film może się pojawić. Więc oczekujcie. Będzie link od ale będzie kanał w opisie Mina Gamera. Dobra, rozpoczynamy losowanie. Kolej, dobra.
rzucaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum! Nie! W sumie ja też recenzji nie chcę. Ja bym wolał albo reakcję, albo chciałbym te. Cholera. Niestety, zasady, no niestety, ale musi tak być. No chyba, że? No chyba, że co? No magia. Okej. Na chwilę obecną sopkowe recenzje wyprzedzają o 6 punktów. Sopkowe ceny niestety są na samym tyle, jeden punkt. Q&A ma 3. Boty ma 2. Omegle ma niestety jeden punkt. Będzie dobrze. I challenge i reakcje mają 4 punkty. Walczmy o megle albo o reakcję. Terskie zegarki Adriatica ufundował sponsor firma Alkoryznysy. Bogactwo skurwysyny! Ja teraz? Tak, teraz ty. Okej. Okay. Czyli przygotuj się. Omegle! Amen. Omegle, amen, dobra. Amen, aleluja. Ja teraz. A, okej. Okay. Dziesięć. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i bum! Seria z botami. No właśnie. No i boty wychodzą na równo z Q&A. Są zaraz przed challenge'ami, reakcjami. Czyli tak, topowe recenzje są na pierwszym, na drugim są challenge i reakcje, na trzecim chciała kompromisal, Q&A i boty, topowe oceny. No, ale będzie dobrze. Nie wszystko stracone. Dobra. No i znowu. Ten odcinek zaraz zacznie trwać pół godziny, ale mam to gdzieś. Odliczaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Q&A. Chodzi, czyli rywalizuje z challenge'ami i reakcjami na drugim miejscu. Lol. To za drugie miejsce wchodzi. Też bym chciał mega w tym. No ja też chciałbym też te reakcje. Ale recenzje nadal prowadzę. To nie zmienia faktu. A najbardziej to mnie chciał challenge. Dobra. Kolejne losowanie. Dziesięć. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Yeah! Yes! W końcu! Tak się to robi. No w końcu Omega wychodzi z czwartego miejsca na... Czwarte. Nie kurde. Ale wynajmniej ma ten jeden. Ale teraz ma już więcej osób 8 i już nie jest na samym tyle. Ty, czekaj, czyli tak, to powoli jest na pierwszym, na drugim jest Q&A, challenge i reakcje, na trzecim są boty, na drugim, na czwartym jest. Ale jest przedostatni. Ale wynajmniej nie. Oby to nie było. Już się pół godziny zbliża. Dobrze. A to się nudno robi, ale dobra. W końcu to losowanie. Właśnie. Ale może miną to losowanie. Zobacz, no to też podoba. Odliczaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zapała ceny. O nie, znowu musi być wyrównane z nagle.
Znowu. Oj, znowu już parkę, no co za jaja. O Jezu. Odcinek się nie wygląda, pół godziny, a teraz kolejne rozmowy. No to już pół godziny. Pół godziny rysowania i nic. No, dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i bum! Znowu! Wygle wychodzi na... Wychodzi dalej niż to, co będzie. Ale to się może zmienić. Bo to w ogóle to już równa się z botami. Ej, to ale to za... To, nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że to się będzie trwać dłużej niż wszystkie do tej pory. Nawet ten game z Mario. To trwa 30 minut. A to już trwa 31. No właśnie, ale mam to gdzieś, to się ma być. I chyba tego chcieli, nie? Właśnie. No. Czy o? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bardzo fajnie. Rację. Tak. Już drugie miejsce. Mówiłeś jeszcze. Już mi się wybiło, ale... Challenge jest ciągle na trzecim, na czwartym są boty i omega. A recenzja i tak nadal prowadzą 6 punktami. Jeśli chcemy, żeby coś szybko wygrało, to musi, no niestety, z zasadami. Kolejne rysowanie, jedziemy. Ja teraz, niepowinność. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. 3, 2 i 1, bum! Omegle! Arabie do niego dzwonią, które go porwały. 4 punkty dla Omegle. Dla sobkowe recenzje nadal to ważne 6 punktami. Sobkowe oceny są na tyle, mają 2 punkty. Q&A ma 4 punkty, boty 3. Omega 4, Challenger 4, no i reakcje 5. No i równie z grubo. Nie wydaje mi się, że to było. Przepraszam, bo zaśpiewam. No nie no. No przepraszam. Szwajcarskie zegarki Adriatica ufundował sponsor firma Alkoryznysy. Bogactwo skurwysyny! Jesteśmy po przerwie, bo do Arabów dzwonił gościu. Dobra, zaczynamy. A. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dajmy pan. No i omegle! Oh yeah! Ty! Jest równe z reakcjami, które są na drugim miejscu i... Ty, znaczy, ty mi... chcesz reakcję, ja chcę omegle? Ale jest też coś takiego błędnego, ponieważ też chcę... No tak, ale wiem, ale ty chcesz reakcję, a ja nie chcę wybierać. No to reakcje będą moje, omegle. No to już będą walki o to, ale niestety nadal sobkowe recenzje prowadzą. Właśnie. A już odcinek trwa 34 minuty. 35 minut już. Samo losowanie. No właśnie. Właśnie. Dobra, moja kolej. No. Jedziemy z tym koksem. Okej. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1, pum! Wierzę, nie chcesz! Kurde, challenge. A challenge ile już mają? Równa się z omeglami, omiglem i... Wow. Ej, ale co ciekawe? To, co ja lubię. To, co ty lubisz. To, czego ja nie lubię. A ty lubisz. Jezu. Wzorek. A to skomplikowane. A sobkowe recenzje to nam wprowadzą. Dalej. Ej, to już ma tyle samo, co ten filmik z gameplayu z Mario. 36 minut. To oficjalnie mówię, że będzie najdłuższy odcinek na moim kanale. No to już ogień to ja z Mario. Tak. Nie, nie słuchać cię było. Okej. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bardzo. Nie. Ile tu już challenge mają? O nie, one się już, to już się równa z osobkowymi recenzjami, ja nie chcę challenge. Nie chcę challenge. A ja nie chcę zrobić tego cynamona challenge. Znaczy, obiecywałem to, widzom, ale to mi to challenge nie przypada do gustu, ale trudno, to jest jedno ze z mojej serii, to obowiązek jest mój. O ile jest cynamon. O ile jest cynamon. Teraz ty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1, BUM! Boty! Mogło być coś innego, ale dobra. O, to już boty mają konkurencję z Q&A. No nie, ten odcinek już trwa dosyć długo. Bardzo długo. Tak, ja sama osobanko wiem. Ale i tak lekko szkoda w każdym razie. No właśnie. Już? No daj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. BUM! Q&A. Ach, ten odcinek będzie długi. O, i Q&A, wiesz co? No właśnie, live tacy sobie tuberzy. Mina Gamer poszedł spać z Arabami. O nie! I z jedną Arabiną. Z Arabiną, dobra. No po prostu umarł. Q&A równa się z Omegle i z reakcjami. Naszymi ulubionymi. Ale niestety sobkowe recenzje i challenge prowadzą się 6 punktami. No i teraz ja sam przez dwa losy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Cel na Omegle! Jak coś, to on przez przypadek tak zrobił. Dobra. Omegle już ma 6 punktów i równa się z challenge'ami i sobkowymi recenzjami. Chodź. No. So, patrz. Mam już 6 punktów. No nie, no bomba. Dobra, jedziemy z punktem. Dobra. Jedziemy. Jak Omegle, to jedziemy. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Pum! Jest, sobkowe reakcje. To stopkowe oceny są z tyłu, Tuanej ma 5 i Boty ma 4. Słuchaj, recenzje, Omegle Challenge i reakcje są na jednym miejscu, potem Tuanej i potem Boty. Ocenami to się zbytnio nie przyjmuje. No, oceny. Botami też, a Challenge to już nie chcę. Oby reakcje albo Omegle dotrwało do końca. Jeszcze raz, to dwa razy jest mecz. A. Raz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i już! O, recenzje. Kurde. Znowu recenzje prowadzą. Jeszcze 3 punkty i recenzja. Nie. Ja też nie chcę recenzji. Ja wolę reakcję. Albo reakcję, albo omega. Dobra. Proszę Państwa, Mile Gamery znowu muszę spać z Arabiną. Tym razem nazwią dziecko. Nazwał go Mile Gamerem Juniorem. Dobra. On się zajmuje tam Mile Gamerem Juniorem i z Arabiną. Bo on tam ma dziecko z tymi z Arabami, to no to w takim razie no to Emcia Mędyk pozdrawiam. Spójrzmy na losowanie. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Wiesz, że jesteś wielki? Przepraszam, my musimy na chwilkę dać przerwę. Okej. Okay. Gościu na losowaniu mówi, że kopiącego się nie leży. To jest prawda, ale co ma to z tym losowaniem? Nie wiem. Dobra, dajemy. Moja kolejka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Bum! Reakcje! Czekaj! Reakcje! Okej, czyli... Jezu! Okej! Reakcje! Cóż, reakcje równają się z omeglem i zadosłowkowymi recenzjami, znowu! On jest dziwny! No i rozum następne dziecko! W moim mieszkaniu! A to ty rodzisz, Emilka? Dobra, znowu. Zaczynamy, losowanie. A Mine Gamer poszedł spać. Powiedział, że... Dobra, bo to jest głupi ton. Taki dziecięcy, ale... Powiedział mi, że jak będzie omegle, to mam go obudzić. Czytajcie, przyprawić go zawał. Zaczynamy. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Bum! Reakcje znowu! Ej, ale ja się to ruszył? Ej, ja to ruszyłem tym? Dawać punkta? Dobra. Reakcje ma 8 punktów! Wszystko już wyprzedza. Ej, będą reakcje, jestem tego pewien. Albo a jak recenzje, no to nie będzie albo omegle, albo reakcje, albo...
albo nic, dobra. Ej, to już trwa 45 minut, a tyle trwa ta cholerna lekcja szkolna. Dobra. Bo się robi się dłuższe losowanie. No i losowanko. Mile Gamer cały czas śpi, bo nie ma Omegla, ale może będzie. Kto wie? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BUM! No! A czekaj, ile było do tego? Jeden! No jaka? Kurde, tylko jedno starczyło do Omegle. To już Q&A, dobra, na chwilę obecną, sopkowe recenzje 7 punktów. Sopkowe ceny niestety 2 punkty nadal w tył. Ej, reakcje mają 8. To reakcje nadal prowadzą. Dobra, to się powiem głosowania. Okay. On już się przespał. I w tym znaczeniu. Dobra, teraz ja. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, BUM! Kurde, znowu Q&A. Jakim prawem? To już Q&A ma 7 punktów. I ono się równa ze sobkowymi recenzjami z Omegle. Ale reakcje nadal prowadzą 8 punktów. Ej, to jeszcze 13 minut i już będzie trwało godzinę. Jeszcze raz, teraz tym razem. Okej. Ale ja odliczę. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BUM! Znowu Q&A. Ej, Minigamer, ty w ogóle ruszałeś tym? Tak. Na pewno? Tak. No dobra. No i niestety, ale Q&A już jest na pierwszym miejscu razem z reakcjami. Widzowie, jeśli to Q&A wygra, zadawajcie pytania, aż milion pytań, znaczy nie dosłownie, ale dużo pytań, i ja na nie odpowiem. Zrobię maraton z Q&A. Jeśli to będą reakcje, to będzie maraton z reakcji, ze strasznym filmikiem na YouTubie. Lub śmieszny. Ale to jest to samo co Strandfla Challenge, po prostu będziemy się śmiać. No i... A jeśli to Omegle wygra, to robimy trolle na Omegle. Nie wszystko jest stracone. Emilka jest przy tobie. Emilka, słyszysz? Jesteś przy Adrianie? Bądź przy Adrianie. No. No i znowu losowanko. I no i znowu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i BUM! Seria z potami. Serio? No serio, seria. O Jezu, no. Słuchani. Kurde, Mine Gamer. Ja się zawodzę na tym. Tym razem nie poszedł spać albo poleżę, tylko się obraził. Mine Gamer będzie chyba Omegle. Ale chłopie, to tylko boty były. To nie były recenzje. Dobra. Bo tu osiek już prawie trwa 50 minut. Dobrze. Sam zrobię to losowanie na razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć! Kurde, znowu seria z botami. Cholera. Oj, Mine Gamer będzie wkurzony. Albo, znaczy nie, że wkurzony, ale smutny. Ale i tak boty nie wygrywają, ale równają się z challenge'ami. No a reakcje nadal prowadzą, 8 punktami. We'll be right back.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć! Pum! Recenzje! O nie! Kurde, recenzje tym razem równają się z reakcjami. Kto wie, jak to zostanie przeprowadzone. Dla Mina Gamera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i pum! Kurde, stopkowa ocena. No i stopkowa ocena, mają 3 punkty, ale nadal są w tyle. Boże, ten odcinek trwa już 51 minut. 51 minut. Nawet na pierwszym kanale tak, aż tak długiego się nie nagrywałem. W ogóle takiego odcinku nie nagrywałem. Ale to w końcu jest ważny odcinek. Co wam poradzę? No i jeszcze raz losowanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i BUM! Kurde, znowu stopkowe oceny. A może to stopkowe oceny wygrają? Kto wie. Ale niestety nadal stopkowe oceny są w tyle, mają 4 punkty. No dobra, jeszcze raz losowanie. O Jezu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i BUM! Stopkowe reakcje. Znaczy dobrze dla mnie, ale nie dla Mina Gamera. Teraz stopkowe reakcje znów prowadzą. Jeszcze jeden punkt i to reakcje wygrywają maraton. Ale to źle dla Mina Gamera. Prawda? No właśnie. Ale nie wszystko jest pewne. Możliwe, że to challenge wygrają. Możliwe, że to coś innego, może boty. Może to Mina Gamer wygra, może ja. Kto wie? Ja też sobie wygram. I kolejna próba. Proszę o megle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i BUM! Challenge. Kurde. No i challenge, mam 7 punktów i się równają z omegle. O. Mina Gamer jest obrażony, no bo nie będzie omegle. Chyba Mina Gamer, nie wszystko jest pewne. Ale reakcje, jeszcze jeden punkt i reakcje wygrywają dzisiejszą drewnianą skrzynkę. Za Mina Gamera jeszcze kolejna próba. Kurde, o. No co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. BUM! Q&A. A Q&A ile to już ma punktów? O kurde, Q&A ma 9 punktów. On się równa z reakcjami. To może to Q&A wygra. O cholera. Tuż do finału wstępują prawie reakcje i Q&A. No dobrze. I kolejna próba. Wiem, że jest nudny, ale zawsze coś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i BUM! Challenge. Kurde. Ile challenge mam już punktów? O, już challenge mają 8 punktów. Podsumowując. Przy finale są reakcje i
Q&A. Po nim są challenge. Po nich jest omegle. A nie, bo challenge są jeszcze ze słupkimi recenzjami. Później są... Później jest omegle, boty i na samym końcu sobkowe ceny. Nie płaczmy nad rozlanym mlekiem, chociaż nie jest rozlane wcale. No i znowu próba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i bum! Kurde, sobkowa ceny. Dlaczego się tak to nie udaje? Sobkowa ceny ma już 5 punktów, ale nadal jest tyle. Kolejna próba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bum! Q&A. To czekajcie, ile ma już Q&A? Q&A wygrało! Q&A dotrwało do 10 punktów! Podsumowując, Q&A wygrywa drewnianą skrzynkę, kurde! No i Mine Gamer obrażony niestety. No cóż, w takim razie maraton będzie z Q&A. Zadawajcie pytania i z tego rozpoczniemy maraton. Oficjalnie to Q&A wygrywa drewnianą skrzynkę. Do zobaczenia w drugim filmie. Na maratonie.